Cześć, zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam, jak malowałam się 10 lat temu, czyli kiedy byłam w liceum. Czyli teraz możecie mniej więcej zgadnąć, ile mam lat. Taki film ostatnio wykonała Katosu i nie ukrywam, że ten film bardzo mi się spodobał. Trochę się zainspirowałam i postanowiłam stworzyć też taki film na swoim kanale, czyli potraktowałam to jako taki tak, wyzwanie. I zanim zabrałam się do tego filmu, to dokładnie przemyślałam i sprawdziłam też na swoich starych zdjęciach, jak mój makijaż faktycznie wyglądał, tak aby upewnić się, że to, co chcę tutaj zrobić, będzie takie w 100% oddane. Już pomyślałam, że dla mnie to może być bardzo fajne doświadczenie odtworzyć taki makijaż na mojej dzisiejszej twarzy, a dla Was może być to interesujące film, który być może obejrzycie naprawdę z dużym zaciekawieniem. Przynajmniej mam taką nadzieję, cichą nadzieję. Serdecznie Was zapraszam i życzę miłego oglądania. Teoretycznie powinnam zacząć od pielęgnacji, czyli powinnam Wam opowiadać, jakich kremów używałam, jakich kremów nawilżających, matujących, odżywczych. Natomiast prawda jest taka, że nie używałam żadnego kremu, czyli tak jak rano wstałam, od razu przychodziłam do nakładania podkładu. Chyba jedyną rzecz, jaką robiłam, to przymywałam twarz wodą, osuszałam ręcznikiem i od razu przychodziłam do podkładu. Tak więc nieużywanie tych kremów to był straszny błąd, ale nie używałam tych kremów z konkretnego powodu. Otóż nie chciałam błyszczeć się w ciągu dnia i bardzo zależało mi na macie. Bazy nie używałam żadnej, gdyż tak naprawdę nic nie wiedziałam na ten temat i tak naprawdę nie wiem, czy byłam świadoma, że w ogóle coś takiego istnieje. U mnie w rodzinie też żadnych baz się nie używało, więc też nie miałam od kogo jakby zaczerpnąć tej inspiracji, jeśli to tak można nazwać. Także bazy dla mnie nie istniały. Więc teoretycznie możemy przejść już od razu do podkładu. I podkład tutaj w tym całym makijażu jest najważniejszy, gdyż on robił bardzo dużo. Przede wszystkim miał kryć zaczerwienienia na mojej twarzy, czyli miał być bardzo kryjący, a jednocześnie matujący. I takim podkładem był podkład w musie Maybelline Dream Matte Mousse. I tego podkładu używałam przez wiele lat w liceum i chyba też na początku studiów, o ile się nie mylę. Ten podkład jest dedykowany cerom tłustym oraz mieszanym. Ja mam cerę mieszaną, świecę się w strefie T, ale głównie jest to cera w kierunku suchej. Po umyciu wodą rano jest ściągnięta, jest przesuszona na policzkach, na czole i pod oczami. Także bez kremu nawilżającego naprawdę ani rusz. A ja ten podkład sobie naprawdę ceniłam, lubiłam. Robił bardzo dużo, więc za chwilę Wam pokażę i opowiem. Tak naprawdę ja tego podkładu nie używałam już od wielu lat. I mam tutaj nowy słoiczek, nowo zakupiony specjalnie na potrzeby tego filmu. Nie wiem, jak ten podkład się zachowuje na twarzy, jakie ma wykończenie, a nawet jaki ma kolor, więc to poniekąd będzie taki trochę test na żywo. Pamiętam, że wybierałam z dwóch najjaśniejszych kolorów i tutaj mam odcień Cameo i ewentualnie kupowałam chyba Ivory. Zawsze brałam ten, który był dostępny w Rossmanie. Myślę, że wszystko Wam powiedziałam, więc jedziemy z tym podkładem. I on wygląda tak. I coś mi się wydaje, że on chyba będzie dla mnie za ciemny. W takim bądź razie mogło to być tak, że używałam za ciemnego podkładu. Nie wiem. Widzę też, że jest to podkład z różowymi tonami. No nie podoba mi się, ale dobra. To jedziemy z tym. I oczywiście nie używałam żadnej gąbeczki, żadnego pędzla. Nakładałam podkład rękoma, palcami, więc tak też i teraz zrobię. W kamerze jest, wydaje mi się, ok, ale na żywo jest ciemniejszy. Tak, ja też ten podkład nakładałam na oczy i pod oczy. Dobra, dokończę nakładać i zaraz do Was wracam. Więc tak, czuję się trochę niekomfortowo, znaczy czuję się, że pod spodem nie mam tego kremu nawilżającego i jest mi wręcz
sucho. Tak jak wtedy zależało mi na mocnym kryciu i na tym, aby podkład zakrywał zaczerwienienia, tak widzę, że ten podkład tego nie robi. W dalszym ciągu tutaj mniej widzę, przybija takie czerwone naczynko, które tutaj mam. Przebijają mi czerwone policzki, tutaj mam delikatne zaczerwienienie. Ja w ogóle mam wrażliwą cerę, więc jak się gdzieś podrapię, wyskoczy mi zaczerwienienie. Oczywiście za chwilę to wróci do normy i to zniknie, ale no tak się u mnie dzieje, że wystarczy, że gdzieś machnę paznokciem i moja skóra dosłownie robi się momentalnie czerwona i tak mam ze skórą na całym ciele. I no ten podkład tego nie zakrywa, tak? Ani moich zasinień pod oczami. Widzę, że też podkreśla suche skórki, że podkład jest różowy, odcina się od skóry, od mojej żółtej szyi. Nie wiem, czy na kamerze to widać, bo jest w miarę okej, wszystko się zlewa, ale na żywo jest naprawdę dużo gorzej. Nie używałam korektorów z tego względu, że miałam wrażenie, że korektory nie robią nic. Oglądałam filmy instruktażowe o makijażu, w których mówiono, że korektory, czy raczej nawet było pokazywane, że korektory nakłada się pod podkład. Ja kiedyś próbowałam takiej kombinacji i za każdym razem miałam wrażenie, że kiedy nakładam podkład, to te korektory się przesuwają. Teraz teoretycznie jest tak, że te korektory nakładamy na podkład, a pod spód najczęściej korektory korygujące. Oczywiście to nie jest reguła i też możemy nakładać korektory jakieś tam żółte, rozświetlające pod podkład, jeśli czujemy taką potrzebę i widzimy, że to działa. No nie wpadłam na to, żeby używać korektorów na podkład, więc no, tych korektorów zwyczajnie nie używałam. I kolejna rzecz. Ja tego podkładu nie pudrowałam. Myślę, że to widać doskonale, że mam matowe wykończenie, absolutnie żadnego błyszczenia. I tak też właśnie wszystko zostawiałam, nie czułam potrzeby, żeby przypudrowywać, więc o pudrze też możemy zapomnieć. Następnie na tak nałożony podkład nakładałam bronzer. Bronzer był ze mną od zawsze i wiecie, że ja uwielbiam modelować, konturować twarz i faktycznie to modelowanie było ze mną od samego początku. I bronzer, jakiego używałam, to wydaje mi się, że to był kosmetyk z Vipery, ale wydaje mi się, że był to chyba jednak róż. I to była taka mozaika, która miała w sobie brązowo-pomarańczowe kolory z drobinkami. I na pewno używałam tego na samym początku, a potem przerzuciłam się na bikor, więc tu już całkiem nieźle, bo już taki kosmetyk trochę z wyższej półki. W dalszym ciągu taki bardzo ciepły. I ja ten kosmetyk mam aż do dziś, czyli ma on chyba w sumie 7-8 lat, coś takiego. I on wygląda właśnie tak. Tak, takie jest zużycie. W zasadzie niewielkie, ale tego produktu jest tutaj naprawdę sporo. Nie wiem, miałam wrażenie, że ten produkt nigdy się nie kończy. No i kompakt, jak widzicie, jest strasznie ubrudzony, uwalony. Myślę, że dzisiaj tego bronzera użyję. Zielony nie jest. Czy jest przeterminowany? Nie wiem, ale wydaje mi się, że tak, no bo już sporo czasu upłynęło. No ale jak powiedziałam, zielony nie jest, więc go użyję. I tak makijaż za chwilę zmyję, więc nic mi się nie stanie. Pędzla, jakiego używałam, to był to pędzel Kabuki, taki dosyć duży, czyli taki typowy do pudru. Tego pędzla już nie mam, ale mogę użyć tutaj czegoś takiego, czyli jest to pędzelek z Bidellium Tools o numerku 995. I jest to taki bardzo mięciutki, syntetyczny pędzelek. I tak, jak ja to nakładałam, na pewno nakładałam tylko na policzki. Nie omiatałam całej twarzy, tak jak to robię dzisiaj, aby ten makijaż wyglądał naprawdę spójnie. Tylko nakładałam na boki twarzy, czyli na policzki. O tak, na pewno coś takiego. I tak dosyć chyba sporo nakładałam, bo ja bronzer zawsze lubiłam. Coś takiego to było. W ogóle ten pędzelek jest bardzo fajny, fajnie mi się tutaj nim pracuje. Fajnie rozciera te produkty, naprawdę. Ale właśnie, a propos tego pędzla, którego ja używałam,
On był bardzo kłujący i bardzo szorstki, ale przekonałam się dopiero o tym w momencie, kiedy zakupiłam swój pierwszy zestaw pędzli Hakuro i wtedy przekonałam się, jakie pędzle potrafią być miękkie i dosłownie obraziłam się na ten pędzel do bronzera i wyrzuciłam go do kosza, bo naprawdę był tak szorstki w porównaniu do Hakuro, że o rany, więc wyrzuciłam go do kosza, a ten tu jest naprawdę bardzo mięciutki, więc nie ma żadnego porównania. W ogóle też wtedy pamiętam, bardzo często zdarzały mi się plamy na tych policzkach, ale też nie wiem, czego to była wina, czy pędzla właśnie. Zanim podeszłam do tego filmu, przeglądałam swoje stare zdjęcia z liceum i tak, aby upewnić się, że właśnie tak makijaż mój wyglądał. Więc to jest właśnie takie 100% tego, co robiłam. Jedziemy dalej. Różu nie nakładałam żadnego, byłam wręcz przeciwna i anty na wszelkie róże, dlatego że ja byłam wstydliwą dziewczynką i miałam cerę naczynkową, bardzo łatwo było mnie zawstydzić i czerwieniłam się jak burak, dosłownie. Unikałam róży jak ognia, chciałam ukryć te moje zaczerwienienia, żeby zniknęły, no i co? Miałam użyć róż po to, żeby sobie sztucznie zaróżowić policzki. No dla mnie to był absurd, więc nie używałam żadnych róży. A rozświetlacz? Ja nie wiedziałam, że jest coś takiego jak rozświetlacz, więc też to możemy zupełnie pominąć. Makijaż twarzy skończony i możemy przejść do oczu. I teoretycznie powinnam zacząć od brwi, ale ja z brwiami w liceum i na studiach nie robiłam nic i na oczy najczęściej nakładałam jasne, perłowe cienie i w zasadzie tylko i wyłącznie. I mam tutaj taki przykładowy cień z firmy Belle Shine and Cheek Eyeshadow w odcieniu, nie wiem, 01 i to wygląda właśnie tak. Zawsze nakładałam tego typu właśnie cienie pacynkami, nie miałam swoich pędzli w tamtym okresie, używałam pacynek ogólnodostępnych. Najczęściej chyba podbierałam mamie. Absolutnie nie było żadnego modelowania oka. Więcej cieni niż dwa nie nakładałam. Najczęściej to był tylko jeden cień właśnie na całą ruchomą powiekę. Bardzo często właśnie to były tak mocno jasne kolory, czasami nawet białe wręcz. Jeśli nakładałam dwa kolory, to był to właśnie taki jasny na ruchomą powiekę, jakiś ciemniejszy chyba tu w zewnętrznym kąciku. To, co jeszcze robiłam, to nakładałam czarną kredkę na linię rzęs, na dolną linię rzęs i nie była to linia wodna. Znaczy, wydaje mi się, że na samym początku nakładałam kredkę na dolną linię wodną, po czym chyba bardzo szybko przeszłam na nakładanie kredki na dolną linię rzęs i tak tylko do połowy oka. Bo już wtedy zauważyłam, że taki trik powiększa oczy, a nakładanie samej kredki na dolną linię wodną pomniejsza trochę oko. I mam tutaj kredkę W7 w odcieniu czarnym. Serio? Coś takiego robiłam? Tak patrzę i nie wiem, dlaczego ja to robiłam. Ostatnia rzecz to wytuszowanie rzęs. Czasami zdarzało mi się robić kreski, jaskółki, ale naprawdę bardzo rzadko. Jak już robiłam jaskółki, to był to dla mnie taki już full glam. I malowałam tą jaskółkę i tak szybko ją wyciągałam właśnie w zewnętrznym kąciku. I nic więcej nie robiłam, nie poprawiałam, po prostu była taka cienka, ostra linia. Na pewno wyglądało to obrzydliwie, ale ja teraz tego robić nie będę, bo ja tego na co dzień nie robiłam i nie chodziłam z kreskami do szkoły. Nakładam tusz i jedziemy dalej. Na usta najczęściej nakładałam błyszczyki, były to błyszczyki w jasnych, naturalnych kolorach, najczęściej wpadające w różowe tony i mam tutaj taki przykładowy błyszczyk z Make Up Revolution i on idealnie odzwierciedla to, co używałam kiedyś, więc nakładamy. Tak więc tak prezentuje się mój makijaż sprzed 10 lat. Jak mogłyście zauważyć, tych kosmetyków, których używałam, naprawdę było niewiele. Mogłabym zliczyć chyba na palcach u jednej ręki, zresztą troszkę więcej, czyli 6 produktów.
No, nie podoba mi się ten makijaż, absolutnie nie podkreśla urody, wręcz mam wrażenie, że troszkę mnie postarza, szczególnie przez tą kredkę, którą mam tutaj na dolnej linii rzęs. Niby wtedy wydawało mi się, że makijaż wygląda świeżo, dzisiaj bym tak w ogóle nie powiedziała. Bardzo ciekawa jestem, jakie były wasze początki makijażu, jakie błędy popełniałyście. Jeśli coś pokrywa się z błędami, które ja wykonywałam, to koniecznie napiszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. I teraz zapraszam was na makijaż, który wykonuję dzisiaj. Idę się zmyć i za chwilę do was wracam. I jestem z powrotem, makijaż już zmyty i teraz pokażę wam, jak maluję się przez ostatnie dni rano, kiedy spieszę się do pracy. I makijaż zawsze zaczynam od pielęgnacji i ostatnio używam kremu nawilżającego Kiko. Jest to krem Hydra Pro Glow, który bardzo mocno nawilża, a jednocześnie rozświetla twarz. I ma on tutaj taką pompkę. Beżowy kolor, dosyć gęsta formuła. Jest to naprawdę bardzo rozświetlający krem, a jednocześnie zapewnia bardzo fajne nawilżenie. I ten krem w zasadzie traktuję też już od razu jako taką bazę rozświetlającą, więc nie będę nakładać już tutaj żadnej dodatkowej bazy. I ten efekt rozświetlenia skóry jest, myślę, bardzo widoczny. A na powieki nakładam moje ulubione serum z firmy Colistar Nero Sublime, które również bardzo mocno nawilża, a jednocześnie wygładza skórę powiek. Taka niewielka ilość na jedno i na drugie oko i pod oczy oraz na powieki. I możemy teraz przejść do podkładu i z mega ciężkich podkładów przeszłam na ultra lekkie podkłady i mam tutaj krople z Gosha. Jest to mój ulubiony podkład Top of the Top i mam tutaj odcień 002. I będę ten podkład nakładać gąbeczką. Najpierw go wstrząsnę, aby formuła się bardzo dobrze wymieszała. Podkład jest teraz trochę dla mnie za jasny, więc dołożę trochę Sephory, która jest ciemniejsza. Jest to odcień 20. I teraz używam korektora Collection Last Imperfection i będę ten korektor nakładać trochę na powieki oraz pod moje oczy, aby ukryć zasinienia. Nie będę nakładać tutaj zbyt dużej ilości cieni, więc nie będę nakładała mojej ulubionej bazy z Maybelline Color Tattoo, więc korektor mi tutaj w zupełności wystarczy. Zresztą jest to korektor zastygający i równie dobrze nadaje się jako baza pod cienie. I wklepuję wszystko gąbeczką, bo gąbeczka zostawia bardzo ładne wykończenie. Teraz trzeba wszystko zagruntować i mam tutaj mój ulubiony puder, tak naprawdę mieszanka, czyli Benai w kolorze Cameo, Rona Sphere, Krzemionka oraz Talk. Najpierw okolice oczu, żeby tutaj mi się nic nie zbrało w załamaniach. A następnie już takim większym pędzlem puchatym pudruję całą twarz. I teraz możemy przejść do modelowania twarzy i ostatnio bardzo polubiłam się z paletką do konturowania Makeup Revolution Iconic Lights and Contour Pro, więc użyję sobie tutaj tych odcieni chłodniejszych do konturowania twarzy i użyję też tutaj pędzelka z Bidelium Tools o numerku 942 i zacznę najpierw od tego jaśniejszego odcienia. Jeśli chodzi o tą paletkę, to jest ona dosyć mocno napigmentowana, więc musicie troszkę uważać, aby nie zrobić sobie nią plam. Ok, kiedy ten jaśniejszy, chłodny bronzer mam w miarę rozłożony, to teraz przejdę do tego ciemniejszego, chłodnego bronzera. I nakładam tutaj troszkę niżej, aby zrobić taki efekt przejściowy. I naprawdę bardzo delikatnie. I chcąc wymodelować czoło, użyję teraz większego mojego ulubionego pędzla Bidelium Tools o numerku 990 i tym razem użyję tych cieplejszych tutaj odcieni. Brodę, tak żeby to się dobrze ze sobą połączyło. I teraz jedziemy z różem i róż, jaki ostatnio bardzo chętnie używam, to jest róż z paletki Kobo i jest to paletka Face Strobing Palette i mamy tutaj przepiękny róż z złotymi drobinkami.
I bardzo mocno napigmentowany. Uwielbiam. A szczególnie właśnie najbardziej lubię róże rozświetlające. Kiedyś za matowymi w ogóle nie przypadałam, ale ostatnio się coraz bardziej do nich przekonuję. Tak naprawdę to zależy od tego, jaki kolor mam tego różu. Nie przypadam za różowymi matowymi. Jeśli różowe, to zwykle lubię właśnie takie rozświetlające, jak mam teraz. Makijaż oczu nie będzie za mocny, więc większa ilość różu tutaj też nie stanowi problemu. Rozświetlacz ostatnio używam z paletki właśnie tej do konturowania. Ten rozświetlacz jest po prostu obłędny. Naprawdę coś genialnego. Jest bardzo mocno napigmentowany, jak zresztą wszystkie tutaj te wkłady. Na szczyt kości jarzmowej, na skroń. I staram się ten rozświetlacz trochę rozblendować na granicach, tak aby nie było widocznego odcięcia od skóry. Okej, i na grzbiet nosa. I staram się tego rozświetlacza nie nakładać na sam czubek mojego nosa, ponieważ daje to efekt takiego kartoflanego nosa, więc jeśli wasz nos jest dość szeroki i rozszerza się ku końcowi, to unikajcie nakładania rozświetlacza tutaj na sam czubek. Daje to takie trochę kiczowaty efekt, więc tylko tutaj grzbiet nosa. Chyba że naprawdę macie bardzo wąziutki czubeczek nosa, więc myślę, że nawet coś takiego nie powinno wam zaszkodzić. I na łuk kupidyna. I możemy teraz przejść do makijażu oczu i zaczniemy od brwi. I używam pomady z Inglota numer Q12, czyli tak jak zwykle. I kolejna moja ulubiona rzecz to czyszczenie brwi od spodu korektorem, tak aby uzyskać ostrą krawędź. Dzięki temu brew wygląda czysto i schludnie. I ostatnia rzecz, jaką wykonuję z brwiami, to przyczesywanie ich żelem utrwalającym i mam tutaj Essence Little Eyebrow Monsters. I teraz możemy przejść do oczu i jeśli chodzi o oczy, to ostatnio tak naprawdę wykonuję tylko delikatny modelaż mojego oka, nie nakładam żadnych specjalnych cieni, więc mam tutaj paletkę Make Up Revolution i białą czekoladkę i tutaj użyję jednego z jaśniejszych matowych brązów i wydaje mi się, że będzie to ten odcień. I używam pędzelka Hakuro H77. I kolejny krok w moim dziennym makijażu jest taki, że nakładam jasną beżową kredkę na dolną linię wodną. W moim makijażu sprzed 10 lat w ogóle tego nie robiłam, ale pamiętam, że jeśli już nakładałam jakąś jasną kredkę, to była to biała kredka. Taką miałam pod ręką, więc taką używałam, ale nie polecam używać białej kredki, bo wygląda ona bardzo nienaturalnie i jest po prostu zbyt wyraźna. Więc lepsze są beżowe kredki i ja mam tutaj przykładowo Kryolan Kajal w odcieniu beige, czyli takim fajnym, nudziakowym odcieniu. I biała kredka właśnie tak bardzo ładnie otwiera oko i je odświeża. Ostatni krok w moim makijażu oczu dziennym to nałożenie tuszu do rzęs. I mam tutaj tusz z Eveline Extension Volume. Jest to tusz, który wydłuża rzęsy, a jednocześnie nie skleja ich, więc jest to jeden z moich ulubionych. I zostały nam już tylko usta. Rano, kiedy nie mam czasu na zbyt dokładne wyrysowywanie, obrysowywanie ust konturówką, a następnie nakładanie matowej pomadki, to bardzo często sięgam po kremowe, błyszczące pomadki, jak na przykład ta. I jest to pomadka z firmy Belle i jest to Mrs. Perfect w odcieniu 05, czyli taki nudziak wpadający w różowe tony. I te pomadki są dostępne aktualnie na stoisku w Biedronce i wyparły one matowe pomadki, na które był ostatnio szał. Myślę, że jest to też również seria limitowana i wkrótce mogą zniknąć z półek, a są to naprawdę genialne, świetnie napigmentowane kremowe pomadki, więc bardzo wam polecam. Ja mam dwa odcienie, 01 i 05. 01 już pokazywałam wam w jakimś tutorialu, a 05 właśnie teraz wam zaprezentuję. Makijaż skończony i tak właśnie ostatnio wygląda mój codzienny makijaż, kiedy
spieszę się rano i wychodzę do pracy. No, myślę, że bardzo się różni od tego, który wykonywałam kiedyś. Absolutnie robię teraz zupełnie inne rzeczy, używam zupełnie innych kosmetyków, innych formuł. Wcześniej zależało mi na macie, teraz mam pełne rozświetlenie na twarzy. Używałam ciężkich, pudrowych, gęstych podkładów. Dzisiaj używam ultra lekkich, wręcz wodnistych, nawilżających formuł. Maluję brwi, modeluję oko, nakładam jasną beżową kredkę zamiast czarnej kredki, więc jest tutaj kolosalna różnica. W przypadku bronzera, no to modelowanie wygląda już zupełnie inaczej, bo modeluję całą twarz, czasami jest to właśnie konturowanie, używamy teraz zupełnie innych odcieni, mamy też ogromny dostęp i wybór chłodnych odcieni, to jest bardzo fajne. Nawilżam tą twarz, czyli używam teraz już przeróżnych kremów i to nie jednego, tylko jakichś właśnie różnych kombinacji i w zależności też od sezonu te kremy się zmieniają. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście kciukujcie, napiszcie, jakie są Wasze doświadczenia, kiedy zaczynałyście przygody z makijażem, jakie błędy popełniałyście. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już wkrótce.